Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić instancję Dredgeon w patchu 7.6 i o co w niej chodzi. Tutaj zobaczcie, jedna osoba z grupy biegnie naszą stroną Dredgeonu, czyli naszą trasą, i jak najszybciej zbija surki. Pozostałe osoby z grupy szybko biegną właśnie tutaj do tego pomieszczenia, gdzie jest Raima. Ewentualnie, jeśli Raimy nie ma, to do pomieszczenia, w którym jest Menehune. Później udają się do głównego pomieszczenia z kapitanem i tam zbijają surki. Zbijają Raimę, jeśli jest, Menehune, jeśli jest. No i oczywiście później surki i kapitana. W ten sposób dostajemy największą ilość punktów. Najlepiej, żeby stronę solo, naszą stronę, robiła osoba, która ma najszybszy DPS, czyli prawdopodobnie będzie to asasyn, gladiator używający sztyletów, SM, który powrzuca dotki na surki, ewentualnie tutaj też chanter, który bardzo szybko bije, dlatego że surki zbijamy po jeden. Ja w tym momencie, grając sorkiem, też głównie polegam na dotkach, które wrzucam na surkę i staram się ją zbić jak najszybciej. Moja drużyna, która przebiega przez te pokoje, również wrzuca po jednym skillu na surkę i dzięki temu ja już tutaj przychodzę i surka już prawie jest zrobiona, dotki ją zbiły, ja już ją tylko dobijam w tym momencie. To chodzi o to, żeby jak najszybciej punkty zdobyć. My tutaj już zdobyliśmy właśnie przewagę, bo była nasza drużyna była szybsza niż przeciwnicy. I tutaj też dobijam surkę kolejną i wracam szybko do kolejnego pomieszczenia, w którym będę musiała całą surkę zbić sama, ponieważ tam mojej drużyny jeszcze nie było. Najpierw jednak zaczynam od wybicia mobów. I przede wszystkim zbijam medyka, który tutaj będzie leczył surkę. Dlatego ważne, żeby zbić medyków. No i w tym patchu niestety mam jako sorcer ograniczone możliwości leczenia się na mobach przez nerfa, który dostał mój skill. Dlatego nie ryzykując, wybijam najpierw wszystkie moby w pomieszczeniu. Wiadomo, że niestety to trwa dłużej. Gladiator by był szybszy, ponieważ zbiera moby i bije surkę na raz. Także to by było lepsze wyjście. Natomiast u nas w drużynie akurat tak się złożyło, że gladiatora nie ma, ani Sina nie ma, więc ja tu muszę po prostu sobie poradzić i zbić surkę, głównie polegając na moich dotkach, ale oczywiście innych skillach też. W tym momencie już mamy lekką przewagę punktową, także bardzo ładnie moja drużyna się spisuje. Oni już, widzę, są w pokoju kapitana, a ja jeszcze tutaj mam do zbicia ostatnią surkę i tutaj właśnie najpierw też zaczynam od mobów i od medyka. Dredgeon to instancja PvP, więc tutaj można się natknąć na przeciwną frakcję oczywiście i wtedy trzeba się z nimi bić, walczyć o surki i o kapitana i o bossy, które dają punkty. Natomiast w tym ranie akurat my jesteśmy szybsi, więc próbujemy po prostu wygrać na punkty, zdobywając odpowiednią ilość punktów przed przeciwną drużyną. Zobaczcie, w tym momencie już moja drużyna na szczęście zdążyła zbić kapitana. Po co się opłaca robić dredżony? Bo dostajemy z nich Battlefield coiny, za które można kupić skrzynki z enchantami do stigm oraz skrzynki z shardami do devanionów. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek spodobał i zapraszam na kolejne.